Czekajcie, bo zapomniałam, jaki filmik miałam nagrać. Strange Danish Expressions, ok. Dziwne duńskie ekspresje. Dziwne, tak się mówi? Expressions? Wyrażenia. Hej lovelasy, tu Alex. Dzisiaj przychodzę do Was z nowym filmikiem i będzie to 5 dziwnych duńskich wyrażeń. Więc jak przyjedziecie do Danii, to jestem pewna, że usłyszycie te wyrażenia na każdym kroku. Jeżeli oczywiście będziecie rozmawiać z Duńczykami, bo jeśli nie, to za bardzo nie? Ale jeżeli już tutaj jesteście, to na pewno już te wyrażenia słyszeliście multum razy i już macie ich dość, tak jak ja. Okej, mam je wszystkie tutaj sobie zapisane na telefonie, ponieważ wczoraj robiłam listę, więc będę się właśnie tutaj na telefon patrzeć. I pierwsze te wyrażenie to jest... No! 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 Duńczycy po prostu, jak będziecie im coś opowiadać, to zamiast odpowiedzieć aha, o, okej, okay, to albo okej, okay, nie wiem, to odpowiedzą no. I to naprawdę jest tutaj bardzo, bardzo często używane po prostu w każdej konwersacji, czy ja, czy druga osoba odpowie no. Albo tak po prostu, jak jest coś takiego mało ważnego do odpowiedzenia, to się mówi no, okej, okay, no. No, o, teraz mi tak dziwnie przechodzi z tego polskiego do tego duńskiego, ale tak właśnie się odpowiada, no, okej, okay, no. Zamiast tego okej, okay, to się mówi tak no, ale to jest takie do takich rzeczy po prostu mało ważnych, mało ekscytujących na przykład. Kolejne dziwne wyrażenie to jest, kiedy pójdziecie do duńskiego sklepu spożywczego, zazwyczaj spożywczego, i płacicie na przykład kartą kredytową i każda kasjerka prawie już teraz w sklepie zapyta się Was, pobeluby? Albo Wy zamiast po prostu uniknąć już tego pytania od kasjerki, to wyciągacie swoją kartę, pokazujecie jej, że będziecie płacić kartą i wtedy tylko mówicie pobeluby. A co to znaczy? To znaczy nic innego jak za kwotę, którą mam zapłacić. Tak. To właśnie znaczy kwota, którą mam zapłacić, chcę, żeby była pobrana na tej karcie, ponieważ tutaj w Danii jest bardzo, ale to bardzo popularne, że idziecie do sklepu, płacicie nawet za coś 5 koron, czyli 2 złote, a i tak chcecie na przykład mieć 300 złotych i po prostu mówicie wtedy kasjerce w sklepie spożywczym, zwykłym, żeby Wam pobrała 305 koron na przykład, i wtedy dostajecie 300 koron do ręki w gotówce. Kolejne, trzecie dziwne wyrażenie to jest dwa higli, albo Wahyglit. To jest też takie wyrażenie, które bardzo często się tutaj słyszy. Pewnie kojarzycie słowo hygge. To słowo teraz stało się bardzo takie właśnie popularne i uniwersalne nagle w całej Europie. A właśnie pochodzi tutaj z Danii i jeżeli określamy jakąś taką sytuację jako bardzo miłą, bardzo przyjemną, bardzo taką przytulną, to właśnie mówi się często o de wahyglit albo o de ehyglit. I po prostu to oznacza takie, ale to było przyjemne, ale tu jest miło, coś takiego, i to się też bardzo często tego używa. Numer 4. Waffle? Czyli to oznacza what kind of thing? I Ty na przykład możesz coś opowiadać, oh, what kind of thing? Czemu ja to powiedziałam po angielsku? Jaka to jest rzecz? Co to jest za rzecz? Coś takiego. Czyli zamiast odpowiadania na pytanie well, albo wa, czyli co? Po prostu zwykłe co? Co mówisz? To ludzie odpowiadają waffle? Po co w ogóle iść tak daleko i mówić takie długie to waffle? Co to za rzecz? Huh? Zamiast powiedzieć po prostu co? Co chcesz? Kolejna dziwna rzecz, tutaj w Danii też bardzo popularna na każdym kroku, jeżeli będzie z kimś rozmawiać, to jest tak zwane połykanie oddechu. To było to. I to robi bardzo, bardzo wiele osób. Dajmy na to, że siedzicie sobie z koleżanką lub nawet z osobą, która Was będzie zatrudniać. Moja szefowa tak bardzo często robiła. I coś jej opowiadacie. Po prostu ta historia jest nawet taka dosyć długa, czy coś takiego. To ta osoba co jakieś może trzecie słowo, nie trzecie zdanie, będzie robiła takie coś. Ja. Takie połykanie oddechu i przy tym takie aha, i przy tym też również takie ja. I ta osoba, ja po prostu na początku, jak ja to widziałam i jak z kimś rozmawiałam i ta osoba mi to tak robiła, ja tak się zastanawiałam, o co tej osobie chodzi. Czy ona się zaraz będzie dusić, czy ona potrzebuje wody, ja nie wiedziałam w ogóle, o co chodzi. Aż to tutaj jest po prostu takie, ogólnie w Skandynawii to jest bardzo popularne
wyrażenie. O, używa się tego za często, uważam. Na szczęście młodzi ludzie, jak już rozmawiają, to już tego tak za bardzo nie uwydatniają, chyba że przebywają dużo ze starszymi osobami, ale to takie ich ja jest bardzo, bardzo często spotykane. I to nawet nie jest zrobione z zaskoczenia, tylko przy normalnych historiach. Okej, lovelasy, to wszystko na dziś. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie kciuki w górę. Obok mojego imienia tutaj na YouTubie jest taki dzwoneczek. Kliknijcie w niego, żeby być powiadomionym o wszystkich moich filmach, ponieważ YouTube ucina mi zasięgi i nie docieram do wszystkich z Was. Jeżeli jesteście najnowi, to zasubskrybujcie. I napiszcie mi koniecznie, jakie są Wasze wyrażenia, które Wy już zaczęliście używać tutaj w Danii, jeżeli tutaj mieszkacie. Bądź jakie są dla Was wciąż takie trochę dziwne. Dajcie mi koniecznie znać i dzięki raz jeszcze za oglądanie tego filmiku. Pa! Żadna osoba nie może ruszyć samochodu, kiedy pod samochodem znajduje się inna osoba. Ponieważ to jest przecież takie normalne, że ja idę na parking samochodowy i będę się bawić w namiot, a namiotem będzie samochód.